przedostatni odcinek, Kasiu, a ty wylosowałaś Kasię Perry. Kasię Perry. Kasię Perry, czyli Katy Perry, no w tej chwili wielka gwiazda światowego show biznesu, muzyki pop, dziewczyna, która... Przebiera się za ciastko. Również. Śpiewa coś o California Girls, ale ty nie będziesz śpiewała o California Girls. Dark Horse. Dark Horse. Mhm. Jak ci idzie ta Katy Perry? Ciężko bardzo. Ciężko bardzo, jakbym węgiel po prostu przerzucała. No jak widzę, tak troszeczkę tutaj się zarysowała linia muskułów. Państwo pozwolą. Moja droga. Katy Perry to również osoba znana z tego, że nie jest obdarzona jakimś wybitnym wokalem, ani wybitnym talentem choreograficznym. I teraz tu, uwaga, pytanie bardzo takie podchwytliwe. Jak sobie poradzisz z tym, żeby obniżyć swoje umiejętności, żeby zejść do poziomu Katy Perry? Więc tak, ja jestem aktorką totalną i ja po prostu nie gram, tylko jestem. Rozumiesz? Aha. Aha. Aha, aha, rozumiem. Tak. Czyli rozumiem, że przez ostatni tydzień byłaś Katy Perry. Po prostu nią byłam. Czyli rozumiem, Ferrari. Nie, raczej to. Fałszuję i nie tańczę. Make me your one and only. Dobra, jest jęcząca, ale potrafię przywalić. Cały czas musisz być trochę kusząca. Only. Pociągnij to. Only. Tak. Tu musisz pójść falką taką i łapiesz pozę i tak jakbyś niosła komuś... winogrona. Nie ha, jakby się dało A, byłoby lepiej, ale spróbuj jeszcze raz. Już mi się znudziło. Tu szalejesz. No nie przesadzaj, nie przesadzaj. Zobacz, to nie są akcenty, nie? Capable of anything. Capable of anything. Zjedz sobie winogron, ty czarny koniu. Powiedz najpierw mocno. Powiedz. So you wanna play with magic. I teraz na tych dźwięki są... So you wanna play with magic. Bardzo ładnie. Chciałam serdecznie pozdrowić Katy Cats i przeprosić ich za to wszystko, co się wydarzy za chwilę. Aż tak źle? Tak. Przez tyle tygodni wydawało mi się zawsze, że jednak masz w sobie taką pewność siebie, a teraz razem... ona została totalnie zdeptana przez Dark Horse. Będziesz kimś takim coś a la Kleopatra, tak? Trochę... To jest mieszanka styli, dlatego tak, że w ogóle ona z pełną dezynwolturą żongluje, proszę ja ciebie, starożytnym Egiptem, Grecją, nieważne co było wcześniej, my wiemy, ona niekoniecznie. Wiesz, Amerykanie mają krótszą historię. Tak, zrób mi Afrodytą, bądź Kleopatrą, wiesz, easy. A, to jest jednak mine, nie a. A, to robi różnicę. Mine, to się łatwiej śpiewa niż a. No tak, bardzo lubię, kiedy nasi artyści odkrywają pewne niuanse tekstu na sekundy przed wejściem na scenę. Aha, mine. Proszę Państwa, hollywoodzka gwiazda w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Nie bądź taki poważny. Nie mogę się bardziej uśmiechnąć, bo wiesz. Aha, tam niedoróbki są pewne. No tak. Kasiu, a Kasia już wie, gdzie ma iść sama. Ja już wiem, gdzie. Katarzyna Ankudowicz zmierza w kierunku windy, a w windzie zamieni się w zjawiskową, nieco egipską Katy Perry. Once you're mine, once you're mine. Hey, 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 hey.
like a bird without a cage. If you choose to walk away, don't walk away. It's in the palm of your hand now, baby. It's yes or no, not maybe. So just be sure before you give it up to me. Up to me, give it up to me. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Nasza Katy Perry, Kate Jankudowicz. Tylko faraona brakuje. Małgoniu. Jedna z moich ulubionych ról operowych, tudzież rola popisowa, to jest rola Amneris w operze Aida. I to, co tutaj widziałam, to taka Aida w Cukierlandii. Przepięknie się, Kasia, w tym znalazłaś. Masz tak wspaniały makijaż, ale po prostu tak wspaniały. Ja myślę, że jakbyś miała zagrać z Siadłem Leko, też byś sobie poradziła świetnie. Tutaj bardzo dobrze sobie poradziłaś wokalnie, zwłaszcza wchodząc na te wyższe rejestry. Już widzę, że z oparciem znalazłaś wspólny... Prawda, szerzej troszeczkę? Tak, wspólny temat. Mam wrażenie, że w tej edycji właśnie ty jesteś takim promieniem słońca, a w tej chwili jeszcze odblaskowym. Kasiu? Zawsze sobie tu w rozmowach z Maćkiem żartuję, że wokalnie to trudno, bo ja nie dośpiewam. Wcale nieprawda. Myślę, że w wielu odcinkach tej edycji udowodniłaś, że masz naprawdę świetny głos, doskonale sobie radzisz z różnymi technikami śpiewania, masz ten głos bardzo mocny i naprawdę musisz też w siebie wierzyć, bo ty śpiewasz dużo lepiej niż uważasz, że śpiewasz. To dzisiejsze zadanie... Czy to nagrywamy na pewno? Tak. Myślę, że to zadanie dzisiejsze też było trudnością w odtworzeniu na żywo tego, co Katy Perry ma wyprodukowane studyjnie. A ty to zaśpiewałaś swoim własnym głosem, którego mi dzisiaj na przykład brak. Czuj, tego masz. I masz piękne nogi, po prostu piękne. To już moje. Proszę bardzo, Paweł. Śpiewasz lepiej od oryginału, moim zdaniem. A tu okazuje się jeszcze, i to jest fantastyczne, bo ja to wiedziałem, że jesteś po prostu piękną, talentowaną kobietą, której estrada, której rozrywka, telewizja taka właśnie jak gdyby festiwalowa, to nie jest dla niej obce miejsce. Ja się z tego strasznie cieszę, że mogłem tutaj być podczas tych twoich performansów i bawić się z tym. DJ Adamus. Wiele rzeczy widziałem w twoim wykonaniu tutaj, i starszych, i młodszych, i to było chyba jedno z lepszych, udanych, zwłaszcza skopiowane barwy głosu Katy Perry. Gratuluję. Proszę państwa, a ja pozwolę sobie zawieść Kasię na miejsce i zapowiem kolejną gwiazdę.